Witam serdecznie. Wywiad ekstra. Dzisiaj naszym gościem jest Agata Piotrowska, uczennica 3 Liceum Ogólnokształcącego. No i dziewczyna in online 2013 roku. Witam. Agata, jak wspominasz wybory? Bardzo dobrze. Było to naprawdę niesamowite przeżycie. Chociaż wiadomo, nie jest to wydarzenie na nie wiadomo jaką skalę, ale jednak jak nasze miasto i nasze możliwości, to była to naprawdę fajna impreza. A brałaś udział prędzej w takich galach? Nie, był to mój pierwszy raz i myślę, że może jakieś kolejne będą. Rozumiem, że gratulacje już spływają. Oczywiście, ze wszystkich stron, od znajomych, bliższych, dalszych, od rodziny, także wsparcie jest. Wspomniałeś, że pierwszy raz brałaś udział, czyli to było takie twoje przetarcie, jeżeli chodzi o kwestię fotomodelingu, tak? Branie udziału w takim pokazie, bo w sumie nie do końca było to wybory miejsc, tylko wybory dziewczyny roku, tak? Jak myślisz, w jaki sposób przekonałaś jury do swojej osoby? Do tej pory się nad tym zastanawiam tak naprawdę, ponieważ moim zdaniem konkurencja była wyrównana. Dziewczyny naprawdę, każda z nas miała szansę na tą wygraną, więc gdyby do tej pory jest to dla mnie zaskoczeniem, że to właśnie ja ten tytuł zdobyłam. Na co dzień uczysz się w liceum, tak, w klasie BH. Skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w takiej sesji zdjęciowej dziewczyny miesiąca? Była to spontaniczna decyzja, ponieważ pewnego razu trafiłam na ogłoszenie, które zamieściła pani fotograf. Było to ogłoszenie właśnie, żeby wysłać swoje zdjęcie, właśnie jakieś nowe przedsięwzięcie i był to dosłownie impuls. Stwierdziłam, że spróbuję i zostałam wybrana do sesji. Warto powiedzieć, że jesteś pierwszą osobą, która w ogóle wzięła udział w takiej sesji, no bo byłaś pierwszą dziewczyną, tak? Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że brałaś udział pierwsza w sesji i zwyciężyłaś, jesteś pierwszą w historii dziewczyną in online. Powiedz nam, czy mocno się denerwowałaś przed galą? Przed parę dni tak. Jednak jak dotarłam już na miejsce, ten okres wcześniej, to automatycznie cały stres zszedł ze mnie. Po prostu jak już tam zaczęłyśmy się przebierać, szykować, już miałyśmy to jedno próbne przejście, to już nie czułam tego stresu w ogóle. A powiedz nam, a jakąś przyszłość wiążesz z fotomodelingiem? Póki co traktuję to jako hobby, bo jednak staram się skupić na nauce przede wszystkim, właśnie gdyż mój kierunek jest bardzo wymagający. Także na razie jako hobby. Czyli rozumiem, że w przyszłości medycyna, tak? Nie, medycyna nie, ale analityk medyczny to jest coś, co mi się marzy. A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałaś nam przy przygotowaniach do gali, że interesują cię lokalne drużyny sportowe. Skąd się w ogóle bierze u tak młodej osoby zainteresowanie taką lokalnością, jeżeli chodzi o wydanie w sporcie? A więc koszykówką interesowałam się od zawsze, odkąd pamiętam. Po prostu lubiłam obserwować mężczyzn grających w koszykówkę, więc jakoś tam się u mnie to zrodziło. Kobiety mniej. Nie lubię koszykówki damskiej, jakoś nie działa to na mnie. No i tak właśnie zaczęłam chodzić i na przykład też jutro wybieram się na mecz domino. I jakoś to tak sobie kontynuuję. A co do piłki nożnej, no to sympatię po prostu zaszczepił we mnie mój chłopak, który w Kujawie się udziela i po prostu zaczęłam z nim chodzić na mecze i tak trzymam. A jak ci się podoba piłka nożna w wydaniu męskim? Piłka nożna, może być. Wiadomo, jestem kobietą, więc może nie działa to tak na mnie jak na mężczyzn. Nie jestem taka zafascynowana aż tym, ale lubię oglądać. A co to jest spalony, to wiesz, tak? Wiem. To świetnie. A sama uprawiasz sport? Obecnie nie. Do niedawna uprawiałam taniec nowoczesny, później trochę siatkówką się zainteresowałam, ale obecnie to tylko fotomodeling jest jakby taką pasją, którą na bieżąco uprawiam. Ale współpracujesz z jakimiś fotografami? Nie, na stałe nie, ale tak, staram się na jakieś sesje chodzić, także jakoś tam się rozwijam. A co jeszcze oprócz drużyn lokalnych? Oprócz drużyn lokalnych, ale w sporcie? Czy no właśnie, oprócz tego całego sportu. No to oprócz sportu, jeżeli nie zajmuję się nauką, bo to moje główne zajęcie na co dzień, to lubię czytać książki, oglądać filmy, wiadomo, to jak większość osób.
Czasem też zajmuję się rysunkiem, ale to już jak naprawdę mam więcej czasu, bo to jednak jest takie zajęcie, przy którym trzeba się skupić. No, przy książce również. Przy książce również, jednak książkę można zabrać ze sobą wszędzie i kontynuować, a rysunek to jednak trzeba przysiąść spokojnie i się przyłożyć. A powiedz a propos jeszcze tych książek, jakie książki lubisz najbardziej? Lubię książki życiowe. Życiowe, które dotyczą nas, z którymi możemy się identyfikować. No, nie lubię jakichś typowych romansideł, które nie mają żadnego sensu głębszego. Właśnie lubię to, że jak czytam książkę, to mogę się identyfikować z głównym bohaterem. I to w sumie tak mnie pociąga najbardziej. Nadali, jak z tobą rozmawialiśmy, to wspomniałeś, że przeczytałaś Greya. Tak, 50 twarzy Greya. 50 twarzy Greya. Jesteś młodą osobą, tak? Czy przeczytanie tej książki nie wzbudziło w tobie jakichś kontrowersji, jakiegoś wzburzenia? No bo jakby nie patrzeć, jest to bardzo mocna książka, która może no, poruszać gdzieś tą taką sferę emocjonalną bardzo mocno. Jak ty jako młoda osoba podchodzisz do tej lektury? Więc tak, dużo osób polecało tą książkę, nie osobiście mi, ale po prostu słyszałam dużo dobrych opinii, że właśnie jest godna przeczytania, więc miałam okazję wypożyczyć ją od bliskiej osoby. Tak więc wzbudziła we mnie skrajne emocje w niektórych momentach naprawdę, jednak właśnie jest taka bardzo wciągająca. Ja na przykład w ciągu 3 dni ją przeczytałam, a książka ma 600 stron, więc mi 200 stron przychodziło dziennie. I fabuła jest poruszająca w pewien sposób, bo jednak człowiekiem jakim jest pan Grey, jest naprawdę osobą niespotykaną jak gdyby w środowisku przeze mnie codziennym. I no było to dla mnie emocjonujące przeżycie, można tak powiedzieć. A nie interesują Cię dalsze losy w dalszych książkach? No. Interesują mnie i jak znajdę chwilę czasu, to na pewno zasięgnę po drugą i trzecią część. Zmienia się Grey. Albo ci zdradzić na tajemnicę. To bardzo się cieszę. A powiedz, bo wspomniałeś, że tańczyłaś, taniec nowoczesny. Dlaczego przerwałaś? A więc no, było wiele powodów. Główny to był czas, którego właśnie brak trochę w życiu drugoklasisty licealnego. A tak poza tym no też względy finansowe. No i ogólnie jakoś tak po prostu przestało we mnie to iskrzyć. A trzeba mieć do tego serce jednak, żeby to uprawiać, bo taniec jest takim sportem. Zresztą chyba każdy sport jest taki, że trzeba mieć serce, żeby chcieć to robić po prostu. A jak już się coś wypala, to nie ma się do czego zmuszać. Czyli teraz nowym tutaj oddajesz serce teraz innej dyscyplinie, fitness, tak? Tak, tak. Od 2 miesięcy dobrych staram się ćwiczyć w domu, co prawda, ale jakoś tam sobie daję radę, pomagam sobie różnymi filmami z internetu, się tam instruuję różnymi trenerkami fitness. No i właśnie teraz dostałam szansę, żeby jakby to powiedzieć profesjonalnie poćwiczyć w klubie. To życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo. A powiedz, co byś mogła powiedzieć tym wszystkim dziewczynom, które zgłoszą się do nas o to, żeby być tą dziewczyną miesiąca, później wziąć udział w tej gali. Czy jakaś taka złota rada dla tych dziewczyn? Chyba czy warto? Warto, pewnie, że warto, bo samo przeżycie, samo poznanie pozostałych dziewczyn było naprawdę czymś wspaniałym. Poza tym jest to naprawdę fajna przygoda, można się rozwinąć i myślę, że jest to godne polecenia. A powiedz Agata, utrzymujecie kontakt z dziewczynami po gali? Ostatnio rozmawiałam z jedną, z Edytą. Poza tym ja znam też dziewczyny już, właśnie między innymi Martę Rydzińską właśnie z tańców, chodziłyśmy razem, więc z nią kontakt mam. No tam Jagoda ze szkoły, to też jako tak. Czyli więc ogólnie jakieś tam relacje się nawiązały, tak, znajomości, tak. Tak? Nowe, no to fajnie. No a powiedz jeszcze, że podsumowując, co zamierzasz zrobić tak za 20 lat? Za 20 lat no, zamierzam żyć godnie, szczęśliwie z rodziną, mieć dobrą pracę, rozwijać się właśnie w pracy, w jakichś swoich zainteresowaniach. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Spełniać marzenia i dawać szczęście innym.
Dziękujemy bardzo za wywiad. Naszym gościem była Agata Piotrowska, dziewczyna roku in online.